Artur Mazur, klatka po klatce Gala XTBKSW 92 jeszcze trwa. A ze mną Michał Materla, przed chwilą powiedziałem Ci, Michał, że robię długo te wywiady, ale jakoś jak robię je z Tobą, jestem zestresowany. Wiedziałem, że to dla kogoś będzie smutny wieczór. No i niestety jest to dla Ciebie. Smutny wieczór. No, witam serdecznie. Niestety tak to się potoczyło. Ciężkie, ciężkie chwile i momenty. Powiedziałem Piotrkowi Kuberskiemu w punkcie medycznym, że moim zdaniem utarował sobie zwycięstwo nad tobą niskimi kopnięciami. Spodziewałeś się tego, że, że właśnie tak to się może stać. On wyłączył twoją mobilność bardzo szybko. Wiesz co, no, nie będę się teraz tutaj jakoś rozwodził na temat przebiegu tej walki, bo musiałbym to na spokojnie zobaczyć. Na pewno walka pod dyktando Piotrka i, i z każdej sekundy na sekundę cały czas robił przewagę. I zakończył to w swoim stylu po prostu, nie? ale ciężko było mi go przełamać, złapać rytm, on bardzo dobrze trzymał dystans, a mi ciężko było przełamać ten dystans, więc wykorzystał po prostu perfekcyjnie swój, swój zasięg. Jakie twoje były założenia na ten pojedynek? Co chciałeś, w jaki sposób ty chciałeś rozstrzygnąć tę walkę na swoją stronę? Chciałem skracać dystans i spróbować gdzieś tam w pół dystansie go trafić albo przejść do obalenia. Dużo się mówi w sieci o zakończeniu tego pojedynku, o przerwaniu ze strony Łukasza Bosackiego. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Uważasz, że Łukasz wkroczył za wcześnie, wkroczył za późno? Znaczy, ja się cieszyłem, Michał, z jednego, że nie było tutaj takiego, wiesz, odcięcia i brutalnego nokautu. Ja też się tak cieszę, że, że nie było takiej sytuacji. Myślę, że Łukasz jest na tyle doświadczonym sędzią. Mówię, ja nie chcę teraz polemizować na temat tej sytuacji, bo nie byłem, ja myślę, że... Z perspektywy czasu, bo nawet nie byłem świadomy, że to już jest przerwana walka. Myślałem, że to jest koniec rundy, więc myślę, że to była dobra decyzja, ale mówię, muszę to na spokojnie obejrzeć i, i nie będę tutaj się jakoś rozwodził. To jest, mówię, doświadczony sędzia, który już nieraz sędziował moją walkę i, i myślę, że on błędów nie popełnia. Nie lubię te, tego typu pytań, ale muszę je zadać. Co dalej, Michał? Nie wiem, nie wiem. No, pytania takie na gorąco po walce, myślę, że to nie są zasadne. Muszę po prostu odpocząć. Usiąść z bliskimi i sobie to wszystko przegadać i tyle. Martin Lewandowski, mówiłem ci przed walką o wywiadzie z nim, powiedział, że chciałbym, żeby Michał z nami został, chciałbym, żeby Michał został, ale już walczył troszkę na innych zasadach. Walczył super fajty, fajne nazwiska, żeby nie rzucać mu już takich kocurów. Michał, no jak ja spoglądam w ten twój rekord, to naprawdę no, czapki z głów przed tobą, że po prostu ty chcesz cały czas na swoich zasadach, ale. No nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Czy, czy to dalej jest jakby sens w, w tę stronę iść, rozumiesz? My chcemy Cię oglądać, ale nie wiem czy z takimi kotami. Ty zawsze na głęboką wodę, zawsze pod prąd. Michał, dziękuję Ci, Lisz Rany. My czekamy na Ciebie, bo chcemy Cię tutaj widzieć. I dziękuję za to, że zawsze ze mną, nawet w takiej sytuacji, znajdziesz chwilę, żeby pogadać i zbierzesz te siły. Dziękuję Ci bardzo.